To jest studio grupy Orlen, Daria Studzińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na najnowsze wydanie naszego programu. Ważna inwestycja w Anwilu. W Krakowie rozmawiali o innowacjach. Mistrzowie świata spotkali się z pracownikami Orlenu. Ostatnio dużo mówiliśmy o programie rozwoju petrochemii. Dziś znów zaczynamy od tego ważnego wątku w strategii Orlenu. To za sprawą kolejnej inwestycji w grupie Orlen, tym razem we włocławskim Anwilu. Spółka rozpoczęła budowę dwóch z trzech instalacji do produkcji nawozów azotowych. Inwestycja umożliwi w połowie 2022 roku wzrost mocy wytwórczych Anwilu o około 50%. Bardzo ważne jest, żebyśmy jak najwięcej właśnie nawozów wyprodukowywali w Polsce, ponieważ te nawozy coraz większe mają znaczenie, proszę Państwa. Coraz większe znaczenie, ponieważ gospodarka jest tak ułożona, że w jak najkrótszym czasie trzeba wyprodukować jak najwięcej, by być konkurencyjnym. Realizacja projektu to odpowiedź na zapotrzebowanie na wysokojakościowe produkty ze strony polskich rolników. To jest duży wkład grupy Orlen do bezpieczeństwa żywnościowego kraju. To jest duży wkład, proszę Państwa, do rozwoju Włocławka. To jest stabilność tej firmy na następne 20, 30, 40 lat. Na terenie chemicznej firmy został wmurowany kamień węgielny pod budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji, będących kluczowym etapem realizacji inwestycji. Ta inwestycja to jest faktycznie rozwój Anwilu. To jest krok w przyszłość, nawet bym powiedziała skok w przyszłość, ponieważ to, co teraz zaczynamy, zostanie na następne kilkadziesiąt lat. Anwil jest jedynym polskim wytwórcą nawozów dysponującym rzeczywistym potencjałem do zwiększenia ich produkcji. Uruchomienie trzeciego ciągu nawozowego wzbogaci portfolio produktowe o saletrę grubą, saletę siarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli. Po innowacyjne rozwiązania w ostatnich dniach najlepiej było pojechać do Krakowa. Tam właśnie odbyła się konferencja Impact 2019 z bardzo aktywnym i licznym udziałem przedstawicieli naszej firmy. Impact to wydarzenie, podczas którego przez dwa dni debatowano o gospodarce z naciskiem na nowe technologie i innowacje. Jednym z punktów programu, który najbardziej interesował przedstawicieli startupów, były warsztaty pod tytułem Akcelerator jako narzędzie implementowania innowacji w PKN Orlen, które poprowadzili przedstawiciele naszego koncernu. Akcelerator to narzędzie, które pozwala na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przygotowanych przez małe firmy, takie jak startupy, w dużej korporacji, takiej jaką jest PKN Orlen. Pozwala on na aplikowanie innowacyjnych rozwiązań i ich analizę przez obszary biznesowe, co pozwala następnie na możliwość przetestowania i pilotażowego wdrożenia rozwiązania innowacyjnego w mniejszej skali i w sytuacji, kiedy rozwiązanie to spełni nasze oczekiwania, możliwość jego skalowania i ewentualnego dalszego rozwoju komercyjnego. Jednym z najciekawszych wydarzeń konferencji Impact był panel GovTech. Jest to rządowy program, który wspiera współpracę pomiędzy spółkami Skarbu Państwa, a małymi i średnimi przedsiębiorstwami w sektorze IT. PKN Orlen od dawna jest bardzo aktywny w tym obszarze. Impact był świetną okazją, aby opowiedzieć o naszych doświadczeniach, odpowiedzieć na pytania zainteresowanych współpracą przedsiębiorców i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Oprócz rozmów na temat programu GovTech można było posłuchać ciekawej dyskusji o polskiej chemii jako sile napędowej w badaniach podstawowych i w nauce. Nasi przedstawiciele mówili o tym, jak wygląda współpraca PKN Orlen ze światem nauki. Możemy to rozpatrywać w trzech obszarach. Po pierwsze, realizujemy wspólnie projekty badawczo-rozwojowe. Mamy ich około 20. na ten moment i część nowych jest w przygotowaniu. Poza tym pracownicy PKN Orlen realizują doktoraty wdrożeniowe na uczelniach. I ostatni obszar to realizacja staży i praktyk studenckich z wieloma uczelniami. Wydarzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców i osób związanych z szeroko rozumianym biznesem. W tym roku w konferencji udział wzięło 6 tysięcy uczestników. Ich obecność zawsze budzi duże zainteresowanie, ale to nic dziwnego, bo możliwość spotkania z mistrzami świata, polskimi siatkarzami, to naprawdę rzadka okazja do zebrania autografów czy zrobienia pamiątkowych zdjęć. Zawodnicy kadry narodowej odwiedzili pracowników Orlenu, swojego głównego sponsora. Ostatnie spotkanie z polskimi bohaterami tuż po zdobyciu mistrzowskiego tytułu w październiku ubiegłego roku wzbudziło ogromne zainteresowanie. Przed siatkarzami nowy sezon, nowe wyzwania, tym bardziej, że już wkrótce ruszają turnieje kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Tak samo jak 4 lata temu, droga była naprawdę kręta, wyboista i zagraliśmy wiele morderczo trudnych spotkań, żeby dostać się na turniej Igrzysk Olimpijskich. W tym roku myślę, że będzie podobnie, bo już na pierwszym turnieju
Może poza Tunezją, ale dwaj pozostali rywale, czyli Francja i Słowenia, są z najwyższej światowej półki i spokojnie mogą rywalizować z każdą najmocniejszą drużyną na świecie. U progu nowego, wymagającego sezonu możliwość spotkania się z reprezentacją to nie lada gratka. Bardzo kibicuję, bardzo mocno trzymam kciuki. Super, że jest taka możliwość, że możemy zebrać podpisy, możemy zrobić sobie selfie, zdjęcia, a nie tylko przed telewizorem oglądać naszych siatkarzy. To jest świetne, że jako pracownicy fundatora mamy okazję spotykać się właśnie z drużynami. Bardzo się cieszę, że to była drużyna siatkówki, bo uważam, że jest to świetna drużyna i powinna naprawdę być mocno dofinansowana i mocno kibicowana przez wszystkich Polaków. Także emocje były ogromne w moim przypadku. W spotkaniu uczestniczyli najlepsi z najlepszych, tworzących historię polskiego sukcesu w tej dyscyplinie sportu, m.in. Mateusz Bieniek, Fabian Drzyzga, Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski, Michał Kubiak, Grzegorz Łomacz, Piotr Nowakowski, Andrzej Wrona czy Paweł Zatorski. Była to niepowtarzalna okazja do spotkania, rozmowy z siatkarzami czy życzeń dalszych sukcesów. Nie zabrakło chętnych do zrobienia pamiątkowych zdjęć i łowców autografów najlepszych siatkarzy świata. Za nami najbardziej emocjonujący moment sezonu polskiej ekstraklasy piłki ręcznej i mecze dwóch najlepszych zespołów. Po raz kolejny o tytuł mistrza Polski rywalizowały drużyny PGE Wiwe Kielce i Orlen Wisły Płock. Po remisie w Płocku w hali Legionów w Kielcach pojawiła się bardzo liczna grupa kibiców Orlen Wisły Płock. Kibice zrobili wszystko, żeby wspierać swoich zawodników i przez cały mecz dopingowali Wiślaków. Na parkiecie zabrakło jednak kilku podstawowych piłkarzy wykluczonych kontuzjami lub karami. To ostatecznie przełożyło się na porażkę 25-32 i tytuł mistrzowski zdobyli gospodarze. Myślę, że źle weszliśmy w mecz i później nam ciężko było złapać ten rytm meczowy. W wielu czynnikach nie wychodziło to dzisiaj. Brakowało tych kontuzjowanych, nieobecnych zawodników, także było ciężko, walkę oczywiście, walka dzisiaj była, całe serducho zostawiliśmy, tyle ile mieliśmy sił w nogach, tyle dzisiaj tutaj, wiadomo, to boli zawsze. Cóż, dla mnie osobiście trochę szkoda tego pierwszego meczu, bo tam powinien być lepszy wynik i wtedy może to spotkanie też by wyglądało inaczej. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć cały czas do końca i na pewno trzeba tutaj pogratulować chłopakom z drużyny. Dali wszystko, co byli w mocy na boisku, z siebie. Starali się z całych sił i za to ich szanuję. Tuż po spotkaniu odbyła się ceremonia wręczenia nagród Gladiatorzy dla najlepszych zawodników w całym sezonie. Osłodą porażki są dwie nagrody dla Michała Daszka, który został wyróżniony jako najlepszy skrzydłowy i najlepszy zawodnik całego sezonu. Nagrody tym cenniejsze, że wyboru dokonali sami piłkarze ze wszystkich klubów grających w Ekstraklasie. Cieszę się, że zostałem gdzieś tam doceniony. Niemniej jednak zdaję sobie z tego sprawę, że to jest praca całego zespołu. I przede wszystkim to jest ich zasługa, że udało mi się to osiągnąć, także pokładają we mnie bardzo duże zaufanie i ja się cieszę, że jestem w stanie odpłacać im tym dobrym zaufaniem, tym dużym zaufaniem dobrą grą. To 30 raz, kiedy Płoczanie kończą sezon na podium i zarazem 8 srebro z rzędu zdobyte w rywalizacji o tytuł mistrza Polski. Dosłownie dni dzielą nas od wielkiego wydarzenia integrującego pracowników grupy Orlen, ich rodziny oraz mieszkańców Płocka. 8 i 9 czerwca zapraszamy na Dni Chemika. To będzie czas pełen atrakcji dla dzieci z bogatą ofertą piknikowo-koncertową dla nieco starszych i dorosłych. O tym, co w tym roku dla wszystkich uczestników pikników przygotowali organizatorzy, możemy dowiedzieć się ze specjalnego wywiadu. Zapraszamy na jego krótki fragment. Co zostało przygotowane dla najmłodszych? Rzeczywiście atrakcji dla dzieci mamy bardzo dużo. Myśląc o tych najmłodszych i patrząc przez pryzmat tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku, bo również to były tereny piknikowe i też był taki zaplanowany dzień dla rodzin, dla dzieci, zabaw, wspólnych atrakcji, postanowiliśmy rozszerzyć tę strefę animacji, strefę rozrywki, trochę sportową również dla dzieci, ale chcielibyśmy, aby dzieci również zaangażowały swoich rodziców, żeby to było takie wspólne święto rodzinne, żebyśmy mogli wspólnie z pracownikami, mieszkańcami Płocka spędzać ten dzień naprawdę bardzo mile. Zaplanowaliśmy oczywiście dla tych najmłodszych naszych dzieci strefę animacji, malowanie buziek, różne atrakcje, gdzie będą pod kontrolą i nadzorem animatorów, którzy będą ich zabawiać. Natomiast będą również strefy rodzinne, gdzie zaplanowaliśmy szereg gier, zabaw stricte sportowych i mam nadzieję, że one właśnie wciągną przede wszystkim rodziny. Zarówno same dzieci, jak i rodziny będą bardzo chętnie w tym uczestniczyły. Cały materiał dostępny jest na stronie olimpiada.orlen.pl.
W dzisiejszym studiu Grupy Orlen to już wszystko. Nasz kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.